Szalomka Habibi, witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że wróciłem, no bo jak mnie nie było, to lek wyglądał absolutnie fatalnie, więc mam nadzieję, że w tym momencie coś się zmieni, no bo mecz ze Śląskiem, mecz z Krakowią, no i teraz jeszcze ten z Austrią Wieńczyna, przegapiłem coś? Chyba nie. Wszystko chyba pamiętam, na szczęście. No wczoraj z perspektywy, kiedy ja to nagrywam, Lech grał z Austrią i nie wyglądało to lepiej. Co prawda ten mecz oglądałem tak, wiecie, że szedłem sobie jeszcze z bagażem i sobie tak oglądałem. No ale obejrzałem jeszcze skrót, więc jestem na bieżąco. Czytałem różne opinie na Twitterze, więc ta wiedza jest skumulowana. I teraz jestem po to, żeby tę wiedzę Wam przekazać i przekazać Wam moje opinie. Zapraszam. Należy sobie na samym początku powiedzieć, że do tego meczu podeszły ewidentnie dwie drużyny pod formą, dwie drużyny siebie warte i ten remis jest absolutnie takim wynikiem sprawiedliwym, jakim powinien tym meczu paść. Chociaż oczywiście Lech miał swoje momenty przewagi. Źle wyglądała na pewno ta pierwsza część pierwszej połowy, no i końcówka drugiej połowy. Natomiast Lech miał długie momenty przewagi, długie momenty zabawy z piłką, kontroli tego spotkania, ale Lech, jak to Lech, lubi sobie tę kontrolę nad spotkaniem stracić. Oczywiście w jak najgłupszy możliwy sposób, tak jak to zrobił Pedro Rebocho, razem z Antoniem Milicem, bo dużo osób obwinia za tę sytuację tylko i wyłącznie Pedro Rebocho, no i jakby fatalnie się zachował, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ale Milic do niego podbiegł, sugerując, że będzie go asekurował, tak naprawdę przeszkadzając go, wprowadzając zamieszanie. No to ewidentnie brakuje tej komunikacji w tym konkretnej sytuacji. A w momencie, kiedy Pedro Rebocho w końcu popełnił ten błąd, Milic, który miał go asekurować, tego nie asekurował, no bo padła z tego głupia bramka. Aczkolwiek mamy szczęście i tak, że więcej bramek nie padło, no bo była i poprzeczka, i Bednarek po raz kolejny fantastycznie broni. Bednarek jest niesamowitym bramkarzem, naprawdę nie spodziewałem się tego po nim. Jeżeli ktoś chciałby wrócić do pierwszego filmu, który nagrywałem, byłem tak naprawdę zdziwiony, dlaczego Lech przedłuża kontrakt z Bednarkiem, a nie z Van der Hartem, który w mojej opinii był bramkarzem trochę lepszym. No, ta opinia się źle zestarzała, ale chociaż też pytanie, kto się wtedy spodziewał, że Bednarek będzie tak dobrym bramkarzem, no bo Rutko nie był ściągany też bez powodu do Lecha, natomiast no Rutko, jak to Rutko nad Rutko, znęcać się nie będę, bo znęca się nad nim już cały Twitter, więc ja sobie odpuszczam. Parę zawodników, których można na pewno pochwalić po tym meczu, ja bym zaczął od Filipa Szymczaka, który oczywiście cały czas popełnia masę błędów i to jest normalne, bo jest zawodnikiem młodym, ale nie można mu na pewno odmówić woli walki, ambicji i tego, że cały czas rzeczywiście próbuje, no i te próby zakończyły się czymś pozytywnym, czyli asystą, co generalnie w klasyfikacji kanadyjskiej idzie w górę, to jest najfajniejsze. Fajnie, że ma liczby, dobrze wygląda w polu karnym. Kiedy jest na skrzydle, gdzieś w tamtych rejonach trochę może mu brakować, ponieważ nie jest on piłkarzem tak technicznym, ale dobrze odnajduje się w polu karnym, kiedy o tę piłkę trzeba powalczyć, kiedy trzeba podać, kiedy trzeba strzelić. To wygląda spoko i też moim zdaniem absolutnie niesprawiedliwa była zmiana, kiedy zszedł Szymczak, a został na boisku Skóraś. Skóraś, który zostawił swoją formę cały czas na zgrupowaniu reprezentacji, więc panie Czesławie Michniewiczu, proszę mu tę formę zwrócić, no bo to jest mega niefajne. Pan kiedyś też Lecha trenował, myślałem, że się lubimy. Na plus też wymieniłbym Jespera Kallströma, który jeżeli dostanie takie zadania taktyczne, że ma wychodzić wyżej, ma walczyć, ma wchodzić w pole karne, to naprawdę fajnie się z tego wywiązuje i naprawdę fajnie się go ogląda, jakiego takiego pomocnika posługując się nazewnictwem football managerowym, takim pomocnikiem długodystansowym, gdzie walczy box to box od bramki do bramki, ale też ma to zadanie, żeby do tego pola karnego wchodzić wyżej. Naprawdę fajnie wyglądał w tym meczu. No, tak jak mówię, szkoda tylko, że skończyło się 1-1, więc przejdźmy do tych osób, których pochwalić na pewno nie można. I pierwszą osobą, której pochwalić nie można, jest nasz szanowny trener John van der Brom. Z wielu powodów. Zacznijmy od powodu najbardziej absurdalnego, czyli João Amaral wchodzący na boisko, a nie wchodzący na boisko Afonso Sousa, który ostatnio wygląda naprawdę ok, który też ze Śląskiem strzelił ważną bramkę, która nic nie dała, ale z perspektywy spotkania w tamtym momencie była na pewno ważna. Po raz kolejny Van der Brom pokazuje, że Afonso Sousa nie ma u niego ani trochę zaufania, co jest moim zdaniem ogromną szkodą, ponieważ kiedy Afonso Sousa miałby innego trenera, którym by mu ufał, mógłby być naprawdę bardzo, bardzo ważną postacią w Lechu. A tutaj, mimo tego, że on się naprawdę nieźle spisuje i daje Lechowi naprawdę sporo,
nie jest mu to odwdzięczane w żadnym stopniu zaufaniem. No i pytanie, czy teraz na mecz z Rakowem, nie wiem, nie wyjdzie Marchwiński chociażby na tej pozycji ofensywnego pomocnika, a nie Sousa. No jakby nie można się tego spodziewać, jest to naprawdę prawdopodobne. Aczkolwiek, no tak jak mówię, fajnie tego Sousy byłoby widzieć troszeczkę więcej niż w tym momencie się pokazuje na boisku. No i też te zmiany, oprócz tego, że nie wszedł Sousa, trochę żałuję, że przykładowo nie wszedł Adriel Balua, który też nie wyglądał źle w ostatnim czasie, od kiedy się pojawił. Artur Sobiech. To jest sympatyczny człowiek, w sensie fajny jest i kiedyś był naprawdę niezłym piłkarzem, szczególnie jak na warunki ekstraklasy, ale to już jest troszeczkę za nim. To już nie jest ten moment, kiedy Arturem Sobiechem można zdobywać Ligę Konferencji Europy, nim się w tym momencie ekstraklasy nie zdobędzie, nim się nie wygra meczu ze słabszymi klubami w Pucharze Polskim. On już jest daleko, daleko, to jest daleko za nim i w tym momencie oprócz pretensji do Van der Broma za wpuszczenie Sobiecha, kogo on miał wpuścić? Bo ja bym wpuścił Kownackiego, którego nie ma w Lechu, więc panie Rząsa, panie minimalisto. Niestety, przez to okropne, fatalne okienko transferowe musimy do ostatniego momentu drżeć o to, czy wyjdziemy z grupy w Lidze Konferencji Europy. A mając mocniejszy skład, mocniejszą kadrę, nie liczniejszą, a mocniejszą, ten awans już by mógł być ze spokojem zapewniony, bo mielibyśmy 2 punkty więcej i bylibyśmy już szczęśliwi. Można było wygrać jeden mecz z HPL-em, można było wygrać ten mecz z Austrią Wiedeń, no bo on był do wygrania, jeżeli mielibyśmy mocniejszą kadrę, mocniejszych zmienników niewpuszczanych w 87 minucie. Natomiast tego nie ma, więc żyjemy z tego, co mamy. Więc absolutnie mimo ostatnich, nie najgorszych wyników Lecha i tego, że Van der Brom potrafi łączyć grę w Ekstraklasie z grą w europejskich pucharach, cały czas panie Rząsa. Przestań mi kurwa rodzinę prześladować! No to jest niepoważne. Co by nie mówić, no Lech ma też trochę pecha, bo ma pecha do sędziów. Ja kiedyś mówiłem, że o sędziowaniu nie będę się wypowiadał, natomiast czytając wpisy, opinie ludzi, którzy troszeczkę bardziej się znają, no Lech któryś raz jest skrzywdzony. Dużo dziwnych decyzji w jedną stronę, w drugą stronę. Ja o sędziowanie, tak jak mówiłem, to nie jest moja broszka, aczkolwiek warto zwrócić też uwagę na to, że niestety Lech jest troszeczkę krzywdzony, aczkolwiek gdyby Lech dawał z siebie trochę więcej, gdyby były realizowane te czynniki, o których chwilę temu mówiłem, no to wtedy na sędziowaniu w ogóle nie musielibyśmy się skupiać, bo bardzo, bardzo, bardzo nie lubię tej dyskusji. Tak jak mówiłem, cieszę się, że wracam. Mam nadzieję, że teraz Lech zacznie grać lepiej. Nie wiem, czy to było spowodowane moim wyjazdem, natomiast no, jeżeli było, no to ja już jestem. Zapraszam oczywiście na mojego Twittera. Zapraszam do zobaczenia poprzednich filmów, bo one się nie starzeją, a jeżeli się starzeją, to starzeją się w zabawny sposób, tak jak moje wypowiedzi na temat Filipa Bednarka, więc gorąco do tego zachęcam. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie wyświetlenia, łapki, komentarze, suby. Możecie mi to wszystko zostawiać, a będę oczywiście bardzo, bardzo szczęśliwy. Mimo wyświetleń tych subskrypcji nie jest tak dużo, bardzo dużo osób, które mnie oglądają, nie subskrybują kanału, więc jeżeli chcecie być na bieżąco z filmami, które wrzucam, no to gorąco zachęcam do zostawienia właśnie tej subskrypcji. Dziękuję Wam bardzo, no i do zobaczenia już niedługo. Na razie.